Śmierć i pogrzeb Sary. Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 23 o śmierci i pogrzebie Sary? Jaskinia Machpela jest tematem, który jest poruszany w tym 23 rozdziale. Ten krótki 23 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej zawiera w sobie wiele cennych pouczeń. Duch Święty odmalowuje nam tutaj piękny obraz tego, w jaki sposób wierzący powinien postępować względem tych, którzy są na zewnątrz. Co prawda, wiara uniezależnia nas od ludzi tego świata, ale poucza nas równocześnie, abyśmy godnie i z honorem zachowywali się wobec nich. Słowo Boże napomina nas, abyśmy uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz, jak to mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 12 werset. Starając się o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Tak mówi nam drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 21 werset. Nie będąc nikomu nic dłużni, jak mówi nam list do Rzymian, 13 rozdział, 8 werset. Są to ważne pouczenia, które na długo jeszcze przed ich faktycznym spisaniem przestrzegane były przez wszystkich wiernych sług Chrystusa. Niestety, w dzisiejszych czasach nie poświęca się im zbyt wiele uwagi. Z tego powodu rozdział 23 pierwszej księgi Mojżeszowej zawiera ważne pouczenia i rozdział ten zasługuje na szczególną uwagę. Rozpoczyna się śmiercią Sary i przedstawia nam Abrahama w nowym charakterze jako pogrążonego w smutku po śmierci bliskiej osoby żałobnika. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Pierwsza Mojżeszowa, 23 rozdział, werset 2. Dziecko Boże również przeżywa podobnie bolesne wydarzenia, jednak nie jak drudzy, którzy nie mają nadziei, o czym poucza nas pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 do 14 wersetu. Wielka prawda o zmartwychwstaniu pozwala mu odczuć ulgę i nadaje jego smutkowi absolutnie szczególny charakter. Wierzący może stać nad grobem brata czy siostry w Panu w błogiej świadomości, że grób ten nie jest w stanie zatrzymać na długo swoją ofiarę. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Zbawienie duszy gwarantuje zbawienie ciała. Posiadamy jedno i czekamy na nadejście drugiego, jak to poucza nas list do Rzymian, 8 rozdział, 23 werset. Wiara w Pana Jezusa, a zmartwychwstanie. I tutaj zdaje mi się, że przez zakup jaskini Machpela jako miejsca pochówku dla Sary Abraham dał wyraz swojej wierze w zmartwychwstanie. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 3 werset. Wiara nie może mieć długo przed oczyma śmierci, gdyż dzięki darowi Bożemu ma lepszy przedmiot rozważań. Wiara nieustannie spogląda w przód ku dniowi zmartwychwstania i w mocy tej cudownej rzeczywistości jest w stanie podnieść się od zwłok umiłowanej osoby.
sposób postępowania Abrahama jest godny uwagi, gdyż my tak łatwo zajmujemy się śmiercią i jej następstwami. Śmierć jest granicą mocy szatana, a tam, gdzie kończy się obszar mocy szatana, zaczyna się sfera działania Bożego. Abraham pojął to najwyraźniej, co pozwoliło mu wstać i dokonać zakupu jaskini Machpela na miejsce tymczasowego spoczynku dla Sary. Abraham dobrze wiedział, że w przyszłości Bóg spełni wszystkie swoje obietnice odnośnie do Kanaanu i dlatego mógł złożyć ciało Sary do grobu w pewnym oczekiwaniu cudownego zmartwychwstania. Nieobrzezani Chetyci nic a nic z tego nie rozumieli. Myśli, które przepełniały duszę patriarchy, były im zupełnie obce. Im wydawało się, że to bez znaczenia, gdzie Abraham pochowa swą zmarłą. Ale Abraham wiedział, że nie jest to nieistotne. Jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 23, werset 4. Chetyci mogli zdziwić się, że ktoś robi tyle zachodu wokół jednego grobu, ale dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Najpiękniejsze cechy wiary to te, które z natury rzeczy, te, które naturalny człowiek nie mający życia z Boga uważa za najbardziej niepojęte. Kananejczycy nie mieli pojęcia o oczekiwaniach, które uzasadniały postępowanie Abrahama. Nie wiedzieli, że Abraham spoglądał na przyszłość kraju, w którym przebywał i że to dlatego właśnie w nim szukał jaskini, w której Sara, a później i on sam mogliby czekać oznaczonego przez Boga czasu nastania dnia zmartwychwstania. Odczuwał wyraźnie, że nie miał nic wspólnego z Chetytami i dlatego byłby nawet gotów położyć swe życie i pozostawić Bogu pole, by działał za niego i czynił w nim co zechce. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 13. Świadkowie, o których mowa w liście do Hebrajczyków 11, nie tylko żyli przez wiarę, lecz znalazłszy się na końcu swej ziemskiej drogi, udowodnili również, że obietnice Boga były dla nich nadal tak samo realne i przekonujące, jak wówczas, gdy rozpoczynali swą wędrówkę. Tak też i ów zakup grobowca w kraju obietnicy wydaje mi się być wyrazem mocy wiary nie tylko w odniesieniu do spraw życia, ale również i śmierci. Dlaczego Abraham rozdrabniał się tak przy zakupie miejsca pochówku? Dlaczego swoje prawo do posiadania roli i jaskini Efrona chciał koniecznie oprzeć na klarownych zasadach prawa? Dlaczego tak bardzo obstawał przy tym, że zapłaci pełną cenę, jak było w obiegu u kupców? Tak czytamy w pierwszej Mojżeszowej 23, 16. To wiara kazała mu tak postępować. Abraham wszystko czynił z wiary. Wiedział, że Kanaan będzie w przyszłości należał do niego i że gdy nastąpi chwalebny dzień zmartwychwstania, zajmie go jego potomstwo. Aż do nadejścia tej chwili nie chciał być dłużnikiem tych,
o których wiedział, że będą musieli być wypędzeni z ziemi, w której przebywali. Nasze postępowanie względem ludzi tego świata możemy oprzeć na przykładzie, który właśnie czytamy w 23 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zatem rozdział ten 23 może być rozważany z dwóch różnych punktów widzenia. Po pierwsze, przedstawia nam praktyczną zasadę, jak ma wyglądać nasze zachowanie wobec świata. Po drugie, uwypukla cudowną nadzieję, która nieustannie powinna ożywiać wierzącego. Przedstawiona nam w Ewangelii nadzieja to nieśmiertelność. Unosząc serce wierzącego ponad wszelkie wpływy natury i świata, jednocześnie wskazuje nam jedyną słuszną drogę w obejściu z tymi, którzy są na zewnątrz umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest, i każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. O tym poucza nas przecież pierwszy list Jana, 3 rozdział, od 2 do 3 wersetu. Jeśli wiem, że stanę się kiedyś jak Chrystus, będę dokładał wszelkich starań, by już dzisiaj być do Niego najbardziej podobny. Tak więc chrześcijanin powinien nieustannie dążyć do tego, by iść swą drogą w szczerości i duchu łaski wobec tych, którzy go otaczają. Tak więc chrześcijanin powinien nieustannie dążyć do tego, by iść swą drogą w szczerości i duchu łaski wobec tych, którzy go otaczają. Abraham jest w swoim postępowaniu wobec Chetytów miłym tego przykładem. W swoim zachowaniu przejawia godność i bezinteresowność. Był jak książę Boży pośród nich. Cieszyliby się, gdyby mogli oddać mu przysługę. Abraham nauczył się jednak przyjmować dowody przychylności jedynie od Boga zmartwychwstania. Tak więc zapłaciwszy Chetytom należną za jaskinię sumę, czekał, że Bóg dopełni swych przyrzeczeń odnośnie do Kanaanu. Chetyci bardzo dobrze znali wartość srebra, jak to było w obiegu u kupców, a Abraham znał wartość jaskini Machpela. Przedstawiała dla niego o wiele wyższą wartość niż srebro. O ile pole było dla nich warte 400 sykli srebra, dla niego było bezcenne, gdyż stanowiło rękojmię wiecznego dziedzictwa, które właśnie dlatego, że wieczne, można objąć w posiadanie jedynie w mocy zmartwychwstania. Wiara pozwala wybiec duszy w daleką przyszłość, widzi rzeczy tak, jak widzi je Bóg i ocenia je w świetle Jego świętych zamiarów. W mocy wiary powstał zatem Abraham od swojej zmarłej i zakupił grób, dając tym samym wyraz swojej nadziei na zmartwychwstanie i idącego za nim dziedzictwa. To był 23 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i jeśli Bóg pozwoli, następnym razem chciałbym się zająć Rebeką, żoną dla Izaaka, opisaną w rozdziale 24. Niech Bóg wam błogosławi.